Czy ja jestem dyrygentem, tak, a wy jesteście orkiestrą. Jeżeli ja podnoszę ręce wysoko, to znaczy, że mówicie głośno, tak? Jak ja opuszczam ręce w dół, to mówicie cicho. Się nazywa budowanie zaufania, tak? Ty obracasz się do przodu. No i bawimy się w zaufaniu z łamów, no? No, ale jak? No to jest właśnie zaufanie w grupie. Tak! Ty będziesz teraz tą osobą, której ona musi ufać, tak? Proszę bardzo. A teraz muszę sobie wyobrazić sytuację, że jest straszny deszcz, wiatr, idziecie pod jedną parasolką i ten wiatr wam tą parasolkę wyrywa. No, wyrywa wam? A dziad wiedział, nie powiedział. Tak. Tam jest publiczność, tam gdzie jest to drzewo namalowane, tak? I mówisz tą kwestię stojąc za krzesłem, bardzo wolno, spokojnie. Tak jakbyś się chciała popłakać. Jest bardzo smutne. Chciała mama, nie wiedziała jak, ale wiedział, nie powiedział i to było tak. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejszy mam ubranie, moja wuja to jest kastrodem, jak coś powiem, to już powiem. Pochwal się. Przeczytaj mi dwa pierwsze zdania, tak, żebym ja ci pozazdrościła tego, jaka ty jesteś. Dobrze, a teraz powiedz mi, co w pierwszym zdaniu jest dla ciebie najważniejsze? Zdolna jestem niesłychana. Niesłychana, tak? Okej. Zdolna jestem niesłychana. Zaczynamy. To teraz powiedz tak, z tą pauzą. Zdolna jestem niesłychana. Zdolna jestem niesłychana. Okej. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie, ja buzia tryska zdrowa.